czy pod wyjątkową presją będzie Witalij Pietrow. Są doniesienia medialne, że bardzo chciałby w Renault znaleźć Raikkonen. Team nie mówi nie, chociaż stawia jakieś warunki. Czy oczekujecie w związku z tym takiego szturmu ze strony Pietrowa, który będzie chciał udowodnić, że jest dobrym kierowcą i warto? Znaczy, dla niego to będzie... To będzie pierwszy start w Singapurze i no jest to tor trudny, prawda? No bo chociażby ze względu na tą specyfikę jazdy w takim kanale jakby w otoczeniu tych baryt. To się trochę inaczej jeździ, no poza tym sztuczne światło. On co prawda chyba jeździł już, tak mi się wydaje, w GP2 wieczorem w jakimś, tak mi się wydaje, więc to zupełnie no, coś nowego dla niego nie będzie, ale no jednak mimo wszystko może się tak zdarzyć, że dla wszystkich będzie to coś nowego, no bo prognozy mówią, że tam mogą się zdarzyć burze, no i w związku z tym też deszcz, w związku z tym jak to będzie wyglądało, no po raz pierwszy wszyscy będą jeździć jednocześnie na mokrym torze w nocy przy sztucznym oświetleniu. Jak to jest to, jaka jest różnica, no to ci, którzy jeżdżą często po drogach polskich, wiedzą, że to po prostu są bardzo trudne warunki, no i tym trudniejsze są dla kierowców Formuły 1. Dla Pietrowa będzie trudny wyjście, w ogóle trudna końcówka sezonu, bo Renault, mówiąc publicznie o tym, że tak, Raikkonen stara się o miejsce w naszym zespole, zaczęło taką medialną grę, taką... Z wieloma podmiotami, bo tu chodzi oczywiście i o Pietrowa, żeby zdopingować go i powiedzieć mu, my na ciebie liczymy, ale ty musisz udowodnić, że poza tymi możliwościami marketingowymi, jakie nam dajesz w Rosji szczególnie, no musisz zacząć zdobywać punkty. Poza tym jest to gra ze sponsorami, bo przyznanie się do tego, że Raikkonen chce jeździć w Renault, pokazuje, że no zobaczcie, tutaj się szykuje taki naprawdę dobry zespół w przyszłym roku, Kubica, Raikkonen, warto tutaj zainwestować, bo my będziemy walczyli o naprawdę wysokie cele, no ale to też jest chyba też taka gra z Raikkonenem, bo to jest w ogóle trudna kandydatura, bo wydawało się dwa lata temu, w 2007 roku zdobył mistrzostwo i ewidentnie te dwa ostatnie lata Raikkonena były takimi, już takimi wytracaniem prędkości. Oczywiście... Odcinaniem kuponów od mówiło się sukcesu. O tym, że Ferrari zbudowała słabsze samochody, ale też nie widać było, u Raikkonena takie zmęczenie Formuły 1. On w całym pierwszej dekadzie XXI wieku no był jednym z trzech najszybszych kierowców na torze, bo przecież po Michaelu Schumacherze i Fernando Alonso, to on im deptał po piętach, kiedy jeździł w McLarenie głównie. Zdobył to upragnione mistrzostwo, no i nagle taki przestał, jakby stracił ochotę do życia w Formule 1 w ogóle, bo wiadomo, że on lubi sporty ekstremalne, lubi poimprezować, niespecjalnie lubi kontakty z mediami, więc ta otoczka zaczęła go trochę nużyć, poszedł do rajdów, w których był zakochany, no i teraz chce wrócić. I pojawia się wiele pytań, czy on motywację naprawdę jeszcze ma do tego, żeby dać siebie wszystko i pomóc zespołowi. Po drugie, czy będzie szybki, bo wiadomo, że te zasady może nie strasznie, ale jednak się trochę zmieniły i przykład Michaela Schumachera pokazuje, że byli mistrzowie wcale nie muszą wracać w tak dobrej formie, choć Raikkonen oczywiście jest młodszy i jeździł w rajdach. No i trzecia kwestia, być może najważniejsza, czyli pieniądze. Raikkonen nie może liczyć na takie, jakie zarabiał w McLarenie czy w Ferrari, tam chodziło o kilkadziesiąt milionów dolarów, a Renault cały czas przyznaje, że w kwestii zatrudnienia drugiego kierowcy chodzi głównie o pieniądze, czyli nawet nie tyle o to, co on nam przyniesie, chociaż to też jest ważne do budżetu, ale o to, jakie perspektywy na rynkach nam otworzy. Raikkonen jest medialnym niewątpliwie kierowcą, ale zbierając te wszystkie zależności do kupy, może się okazać, że Renault po prostu się nie opłaca wchodzić w taki dość ryzykowny kontrakt z Finem.